To jest właśnie green box. Co to jest green box? Nie ja powinnam o tym mówić, tylko ten mądry człowiek, który znajduje się za moją kamerą. Co to jest green box? To ja idę się pomaluję, żeby nie straszyć ludzi w firmie. Mała szansa. Słyszałam to! Boże, dobra. Nie no, to się nie dzieje. Czy ty latasz dronem po domu? Czy ty latasz dronem po domu? Nie no, ja już chyba wolę, jak ty w biurze jesteś. Ale... A dlaczego latasz dronem? W sensie, po co to robimy? Testuję drona przed urlopem, żeby chodził. Mam nowe funkcje do drona. Ale myślisz, że tym razem, jak puścisz drona, to naciśniesz czerwony przycisk, żeby nagrywał, czy tylko zrobi przelot ogólnie? Ja chcę polatać i nagrywać. Tak jak ostatnio. Uciekaj, bo cię dron dogoni. No dobra, rozumiem, że ty dzisiaj nie jedziesz do firmy, bo masz badania, tak? Tak. Nic się w tym temacie nie zmieniło? Nie. Uciekaj, bo muszę lądować. To ja idę się pomaluję, żeby nie straszyć ludzi w firmie. Mała szansa. Słyszałam to! Czekaj, bo muszę teraz go wylądować. Ląduj. Dlaczego nie chcę lądować? Tak, nad grzywką jeszcze coś, ale dobra, na razie sobie podepnę. Szybki make-up i dzisiaj lecę do firmy, mam dosłownie jedno spotkanko. Ja na co dzień w ogóle nie znoszę się malować, ale faktycznie, żeby w miarę wyglądać, to lubię nałożyć sobie podkład, ale właściwie nawet to nie jest podkład, tylko kremik BB, nawet CC, czyli po prostu coś, co ma delikatne krycie, ale jednocześnie też pięknie pielęgnuje i cały dzień będę miała zapewnioną też pielęgnację. Słuchajcie, ja używam tego CC od Lumeny, już Wam wiele razy pokazywałam ich produkty. Ja mam kolor medium i on jest po prostu dla mnie idealny. Więc świetnie sprawdza się u mnie na co dzień. Jak widzicie, ja to się w ogóle maluję na szybko i paluszkami. Tak lubię najbardziej. Potem tylko myję ręce i nie pozostają mi te wszystkie gąbki i tak dalej. Także jeżeli muszę się tak na szybko zrobić, na totalnie szybko, to lecę właśnie z kremiczkiem, potem pod oczko, bo pod oczko daje świeży wygląd. Nawet tak człowiek rano niedospany, bo ja już zdążyłam Chrisa zawieźć do szkoły. Cyk, 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 cyk. O, i od razu jest ok. Pozostałość sobie daję tu, żeby nic się nie zmarnowało. Co prawda jestem w miarę opalona, ale zawsze sobie jeszcze tutaj odrobineczkę brązerka. Ja się śmieję, że taki brązerek to są po prostu wakacje w tubce. Akurat teraz mam taki moment, że jestem jeszcze trochę opalona po wyjeździe, ale to po prostu od razu daje taki super efekt. Ja używam Natural Glow Skin Tone Perfector numerek 2 i to jest ekstra, to jest dla mnie ideał. A jeżeli chodzi o pod oko Illuminating Highlighter, mam jedyneczkę, bo lubię, jak jest tutaj jasno pod okiem, bo to daje taki efekt świeżości. Słuchajcie, ja używam tych kosmetyków już naprawdę długo, a to wynika z tego, że po prostu one mają dobry skład, świetnie długo się trzymają, dobrze dbają o moją skórę. Ogólnie marka Lumene inspiruje się nordycką naturą, więc podoba mi się ten projekt. Zabrakło mi tylko, wiecie czego? Zabrakło mi różu, ale to nie jest tak, że ja go zapomniałam nałożyć, tylko to jest tak, że on mi się skończył. Więc może nawet dziś zdążę go sobie trochę kupić? Trochę kupić? A może w całości kupić? Będę dzisiaj w centrum handlowym, to na pewno złapię go. A ponieważ brwi mam zrobione, rzęsy zrobione, to niewiele mi trzeba, żeby być gotową. No więc jadę teraz do firmy. Mam dzisiaj jedno dosłownie spotkanie, krótkie, ale bardzo ważne, więc trochę się spieszę, ale jak tylko to spotkanie się skończy, to pokażę Wam takie miejsce, które zbudowaliśmy w firmie, które, no, może się okazać magicznym. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to jest green box?
No to właśnie, dla tych, co wiedzą, zobaczą, jak to wygląda od środka, a dla tych, co nie wiedzą, zobaczą, jak to wygląda od środka, plus dowiedzą się, o czym mówię. Także słuchajcie, najnowsza zabawka mojego męża, Greenbox w firmie. Ale on z gadżeciarzem, wszystkie takie rzeczy związane w ogóle, to jest takie dosyć zabawne, bo go tak kręcą rzeczy związane właśnie z produkcją, z nagrywaniem. No tak, z prawą. Słowem, szaleństwo. Ten dzisiejszy dzień jest szalony, bo tak, lecę do firmy, potem faktycznie chciałabym zajechać kupić sobie ten róż, który mi się skończył, bo potrzebuję go zabrać też ze sobą, bo jutro wylatuję. Słuchajcie, wylatuję na jeden dzień, w związku z tym muszę też się spakować. Lecę w poszukiwaniu nowych tkanin na suknię. Wykukałam takie, wydaje mi się, że super miejsce, więc jadę zobaczyć właśnie ich fabrykę. Lecę zobaczyć fabrykę. Tkaniny, które robią i jak będzie spoko, to coś fajnego kupić na nowe projekty. I co? Aha, no i właśnie dzisiaj jak wrócę do domu, muszę się spakować, a potem jeszcze wieczorem chciałam spędzić trochę czasu z Chrisem przed tym moim wylotem, bo ja zawsze przeżywam te wyloty bez dziecka, nie? Nawet na jedną noc. Jedna noc to jest dwa dni. Więc chcę z nim spędzić ten dzisiejszy dzień, jak wróci ze szkoły. I mam dla niego niespodziankę na dzisiejsze południe, wieczór właściwie. Myślę, że mu się spodoba. Więc zabiorę Was tam ze sobą, właściwie z nami. O, teraz moja ulubiona piosenka. Kto widział moją rolkę na Insta? Z Ilonką tańczyłam. Jesteśmy na miejscu. Bardzo proszę, zapraszam. O Boże, do kogoś dzwoni przez przypadek. Do jeszcze kolejnej osoby. Ha. Teraz ja do ciebie przez przypadek, sorry. Ha, pa. O, dzień dobry, tak. O. Proszę bardzo. Dzień dobry. Komu mam dać kostkę? Tak? Dobra. To tylko ja bym herbatkę, dobra? Bo mam jedno spotkanie. Dzięki. Dzień dobry. Tu mam wolne. Zapalę sobie światełka. Będzie super. No dobra, słuchajcie, pokażę Wam teraz nasz Greenbox, który powstał niedawno. Czy mogę Wam zdradzić, że jeszcze nawet nie był użyty? Tutaj jest troszkę sprzętu leży, ale się tym nie przejmujcie. O! I ta wielka zielona przestrzeń. To jest właśnie Greenbox. Co to jest Greenbox? Nie ja powinnam o tym mówić, tylko ten mądry człowiek, który znajduje się za moją kamerą. Co to jest Greenbox? To jest taka zielona przestrzeń. Tak, kiwa głową. Ja będę mówić i będę patrzyła, czy kiwa. Taka zielona przestrzeń, która daje możliwość wyświetlania właściwie bez ograniczeń obrazów na tym kawałku, który jest zielony. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład prognoza pogody, którą sobie oglądacie codziennie w telewizji, jest właśnie nagrywana, realizowana w takim studiu, co jest naprawdę nie lada wyzwaniem dla tych pogodynek, bo muszą na przykład powiedzieć, pokazują Warszawę i faktycznie muszą wiedzieć, że w tym miejscu jest Warszawa, bo oni nie widzą tego, co pokazują, bo oni to pokazują na zielonym tle, gdzie nie jest nic zaznaczone. Więc teraz pokażemy Wam możliwości Greenboxa, bardzo proszę. No to zacznijmy sobie od tej wcześniej wspomnianej prognozy pogody, bardzo proszę. No i teraz już mogę Wam powiedzieć, gdzie mrzy, gdzie grzmi, a gdzie jest słonecznie. A teraz razem z moją herbatką przeniosę się do Nowego Jorku. Jezu, jeżdżą te auta, szalony ruch, chyba 12, żółte taksówki. Kocham Nowy Jork, to był mój pierwszy wyjazd z moim mężem za granicę. A teraz w ramach odpoczynku od metropolii zrelaksujmy się po prostu na plaży. Herbatka na plaży, nie wiem, czy to do końca dobry pomysł, no ale nie będę narzekała, w końcu jestem na Malediwach. No i jak myślicie? Teraz jesteśmy też na Greenboxie. Cyk!
Cyk, przeniosłyśmy się już teraz naprawdę do centrum handlowego. Ja się spotkałam z moją koleżanką i już jesteśmy po zakupach i mam mój kochany róż. Ja też Olga mam. Olga też ma. Tylko, że wybrałyśmy inne kolory, bo ja lubię ten, o, najdelikatniejszy. Więc sobie strzelę na polik od razu. A ja usłyszałam od mojej koleżanki Izabelki, że róż dodaje młodzieńczości, tak? Więc wzięłam sobie najciemniejszy. Najmocniejszy kolor. Najmocniejszy Czekaj, kolor. Bo ja zwariowałam i robię to bez lustra. Żeby dodać, no bo wiesz, to jest też bezpieczne. To jest też bezpieczne. Że możesz sobie... No dobra, muszę na chwilę te okulary. Ty, bo dzieci... Co dzieci? Zobaczą nas. Będą kopiować. Plus w ogóle ci róż zostaje, róż ci jak zostaje na palcach, to od razu na powiekę. Wiadomo. A dobrze? Tak. Dobrze? Ale mogłabyś mocniej zrobić. Jeszcze mocniej? No, bardzo mało. A ostatecznie na usta. Tak. To też dobry kolor. Dobrze, mam, nie zrobiłam plan? Nie. To jest multitasking, słuchajcie. Multi... na wszystko. Dobrze masz. Tak? No. Widzisz, możemy iść, przejść się po sklepach. Co prawda czasu dzisiaj mało, nie zdążymy na lunch, ale może chociaż kawkę zrobimy, co? Tak. No, chodź, albo kawka, albo szybki shopping. A, dobra. O, MG, ten. Chiński? MG to nie jest chińskie. Jest. Mój mąż robi kanał Auto Made in China. Polecam. Po polsku widzę, czytasz? Tak, nawet ja wymyśliłam tę nazwę, skromnie powiem. Tak, to właśnie brzmi, jak już ty wymyśliłam. I on zrobił odcinek, że to MG to jest chiński samochód. Naprawdę? Tak. A co to jest? To jest jakaś literka? A co to jest? A, dobra, to się nie zorientuje. Aha, konik. To nie, dla Chrisa konie. A co z pieskiem? Piękny ma kolor do opalonego. Ja muszę mieć białe pióro. Oh my god. Nie, gorzej, nie? Gorzej. Ale w tym kolorze super, nie? Bo to jest basic, a zaczekam z tyłku kardę. O, no to jest dobre. Polecam. Izabela Janachowska. No i dobrze. O! Jeśli chodzi o shopping, poszło mi doskonale. Dwie bułki zatypione. Żadnych głupot. Mąż będzie ze mnie dumny. No dobra, nie mam czasu. Lecę się pakować. Proszę cię. Miałam tylko dwie małe bułeczki. Nie, to jest szybko. Bo on jest na diecie, mimo że jest przed badaniem. Jest na czczo, już drugi dzień nie je, dlatego ta bułeczka go dziś nawet bardziej denerwuje, niż gdybym coś sobie kupiła. Strategicznie tego nie przemyślałam. Słuchajcie, jadę tylko na jedną noc i w ogóle to jest zabawne, bo w ogóle były jakieś strasznie drogie bilety i wzięłam bilet bez bagażu rejestrowanego. Więc mogę tylko spakować się w taką torbę podręczną. Zresztą jest to torba mojego męża, lekko już rozwalająca się, którą mu kiedyś kupiłam w prezencie. No, teraz sobie czasem korzystam, Boże, piasek w niej jest. Porządny człowiek typu mój mąż wziąłby odkurzacz, a ja po prostu to wytrzepałam. No i proszę, nie ma piasku w torbie. Kto jest zwycięzcą? To, co nie wiem do końca, jak zorganizować, to będą kosmetyki. No bo chodzi o to, że jakby w tym bagażu podręcznym nie mogą być duże pojemności, więc jakimś cudem będę musiała poszukać kosmetyków mniejszych. I to może stanowić wyzwanie. No ale dobra, co muszę tu przynieść? Nie wiem, jakąś piżamę. Tak, bo polecę w jednych ciuchach, więc potrzebuję tylko ciuchy na drugi dzień. Czyli potrzebuję jeden set ciuchów, piżamę, bieliznę. Nie, no to są proste sprawy. Te ciuchy to nie wiem jeszcze jakie, ale piżamka. Nie wiem jeszcze jakie skarpety, bo nie wiem jakie buty, nie? Muszę naprawdę pomyśleć nad tymi ciuchami. W ogóle jeszcze też muszę wymyśleć, co ja się ubiorę dziś wieczorem na ten koncert, na który zabieram Chrisa, bo zabieram go właśnie na przepiękny koncert muzyki z bajek Disneya. Więc bardzo się cieszę. I to jest pytanie, w co się tam ubiorę oraz... Ponieważ lot jest jutro turbo rano, więc musiałabym przygotować właściwie ciuchy na jutro. A jaka jest pogoda tam, gdzie ja lecę? Bo to może bardzo mi pomóc. Czekajcie, muszę znaleźć telefon. O nie! Deszcz? Serio?
Nie, dobra, po południu jak ja przylatuję, nie ma deszczu. No dobrze, ale jest 9 stopni, czyli upału nie ma, tak? Jeszcze tutaj sprzęciory. Żeby ktoś nie myślał, że nie mam. Jestem naprawdę wyposażony tutaj, tak jak trzeba. Tu się wkłada iPhonika. Proszę bardzo. Odpala się gimbalika. I proszę bardzo. Tu są wszystkie gadżety do niego. Żeby nie było. Proszę bardzo, można tu zrobić sobie praktycznie rzecz biorąc, zmienić mode. No i dlaczego on teraz na dwójce nie jest? A on sam się nie wyrówna? Ale to mi leci. To coś nie tak jest. Jeśli chodzi o perfumy, to u mnie jest to kolorowy zawrót głowy. Ja lubię dosyć mocne zapachy i raczej takie się u mnie znajdzie. O, ale ta szczoteczka do rzęs to jest ważna rzecz. Ale to sam to nie wezmę. Właściwie na przykład nawet lato mi nie przeszkadza, żeby mieć mocne perfumy. Ale szczerze powiedziawszy, coraz bardziej wyszukuję takich niszowych zapachów. Ja w ogóle lubię takie zapachy trochę arabskie, dubajskie, takie podszyte takim trochę kadzidlanym vibe'em. I ostatnio faktycznie muszę przyznać, że większość perfum faktycznie kupuję w Dubaju. No bo jednak to taka jest kolebka, nie? Fajnych perfum, pomijając Francję. Dobrze, czyli tak, szczotka, to dobra, czyli rzeczy do włosów i do makijażu jeszcze idę spakować. Zaraz będę. Zaraz będę. Wypadają mi tutaj te wsówki, bo zawsze trzymam w kosmetyczkach. Ale zapakowane, co? Tam może być jeszcze pokój. Tylko, zapraszam serdecznie. A tu jest szat. Aha, no to może zostawię kuszkę. Tu zaprosimy. Boże, dobra. A tu jaki zapis? Dobrze, teraz spojrzymy tu na mój proszę. Dużo uśmiechu. Moment jeszcze. Jeszcze sekunda. Dziękuję. Ja też Spojrzenie samolotów jeszcze. Tutaj. Jeszcze tutaj. Słuchajcie, dosłownie na ostatnią chwilę udało nam się dotrzeć. Wchodzimy na koncert. Koncert marzenia. Jak ja byłam dzieckiem, to nie było takiego koncertu. Pokaż się tu moja myszkowała. Będzie super, co? Buziaku? Kocham cię. Idziemy, pa. Rząd piłkę szkoły. Thank you.